Pozdrawiam was z małego miasteczka w Korei, gdzie sprzedają w tempurze żeńszeń. To jest popularna przekąska w górach tutaj. Jak się wraca z górskiego szlaku, słuchajcie, to tak syci, po prostu to jest tak silny, taki energetyzujący pokarm. Smakuje trochę jak pietruszka, tylko z takim żeńszeniowym posmakiem, bo wszystko w tempurze usmażone na gorącym oleju normalnie. Wcale nie jest drogi, to kosztuje... jeden kosztuje ile? 2000. 2000 wonów, czyli jak 2 dolary. No a po prostu to daje takiego kopa w ogóle. To jest taki fajny pokarm. Popatrzcie, żeńszeń. Super food. Tu kolega, który nas zaprowadza. I tu drugi, tak. A tu jest żeńszeń taki świeży, jak marchewka. Tak? My zawsze kojarzymy żeńszeń z rzeczami suszonymi, z ziołem suszonym albo w nalewce, a to jest normalnie, można go jako drogie dosyć warzywa używać. Tylko bardzo mocne w działaniu, bo dlatego, że on energetyzuje, zwiększa ilość gorąca w organizmie, podgrzewa nas. Niektórzy mężczyźni nawet dostają erekcję od razu po zjedzeniu jednego czy dwóch takich żeńszeni, także trzeba uważać bardzo. Kosztuje taniej niż Viagra poza tym. Potwierdzacie? No pewnie. Jeszcze jedna rzecz. Według tradycyjnej medycyny chińskiej żeńszeń też sprzyja odzyskiwaniu esencji, takiej energii życiowej, która nam jest potrzebna do funkcjonowania. Także nie jest to coś, co nas tak koniecznie od razu też tylko stymuluje, ale także działa na dłuższą metę. Czyli nie jest to coś takiego jak wypicie kawy na przykład, tak? Właśnie coś takiego, co buduje w nas energię na dłużej. Naprawdę uwielbiam żeńszeń. Jest to niesamowita roślina.